Servus. Kofeina zaburza jakość snu i pogarsza jego jakość. Spożywanie kofeiny bliżej wieczora i w większych dawkach spowodowało skrócenie snu aż o 45 minut, pogorszenie jego jakości o 7%, o 9 minut dłuższe zasypianie i o 12 minut wcześniejsze wybudzenie. Jeśli chcesz tego uniknąć, nie powinieneś spożywać kofeiny w dawce większej jak 100 mg aż 8 godzin przed snem. Wyobrażasz sobie? Tak wychodzi z tych badań. A jeśli jest to przetreningówka, która zawiera co najmniej 200 mg kofeiny, nawet 13,5 godziny przed snem nie powinieneś tego spożywać, jeśli nie chcesz pogorszyć u siebie jakości snu i tempa regeneracji. Są na to dwa rozwiązania. Jeden. Steel Durex. Stosować przetreningówkę, która nie zawiera kofeiny, nie pobudza, nie ma efektów wejścia i wejścia, a robi tylko ogromną objętość treningową. Drugie rozwiązanie. Jeśli nie chcesz skorzystać ze Steel Durexa, korzystaj ze Sleep Carpiotic. Wtedy możesz stosować produkty naładowane kofeiną przed treningiem, późno, przed snem, ale jednocześnie mieć dobrej jakości sen, długi i co najważniejsze, efektywny. Dwa wyjścia. Wybierz to trzecie. Steel Durex i Sleep Carpiotic. Śpij dobrze, regeneruj się. Czuwaj.